Ej, 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 wieś jest fajna i czadowa. A w rowie krowy leży zdechła krowa. Obok krowy krowy placek. Siemano wszystkim, z tej strony Mateo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym pokażę wam, jaki ze mnie raper. A tak na serio, to jest drugi odcinek z serii Rapuję losowe teksty, w którym dzisiaj naprawdę zarapujemy coś zdechła krowa przekozackiego. Za chwilę wam zresztą to pokażę. Ale zanim zaczniemy, to bardzo, ale to bardzo dziękuję wam za ponad 160 tysięcy subskrypcji, które wbiliśmy wspólnie dzięki dwóm ostatnim filmom. Także to jest po prostu 5 tysięcy łapek w górę i będzie trzeci odcinek z tej serii. I przy okazji możecie zostawić suba, klikając w tym momencie na moje czoło. Jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to jest to ogromny błąd i no trzeba po prostu coś z tym zrobić, także masz tutaj po prostu kilka sekund na to, aby zasubskrybować ten kanał. Okej, także zaczynamy, ale zanim zaczniemy, no to oczywiście hajs się musi zgadać, także tutaj szybka reklamka. Masz kasę na telefonie i nie masz co z nią zrobić. Zapraszam Cię na stronę losujboxa.pl, gdzie za SMS-y możesz otwierać wirtualne Mr. Boxy i otrzymywać realne nagrody. Wystarczy, że założysz konto. Twoja nagroda przyjdzie do ciebie nawet w kilka dni. Link w opisie. Polecam. Okej, mordy, także zaczynamy. Mam w ogóle nowy mikrofon, który ma naprawdę mega dużo funkcji, ma dużo różnych nowych trybów, jak zresztą pewnie słyszycie, i o tym też będzie w ogóle film. No i teraz słuchajcie, hit, co będę rapował? Uwaga, otwieram mój plik tekstowy, bardzo profesjonalny, o nazwie Wierszyk. Wieś jest fajna i czadowa, w rowie leży zdechła krowa. No możecie sobie po prostu to przeczytać, znalazłem to sobie na internecie. Z tego co zauważyłem, tu trzeba mieć wyraźną dykcję, bo tutaj jest dużo takich spółgłosek różnych, które są trudne do zaśpiewania. Także ja sobie na razie dam tekst na drugi monitor. No i słuchajcie, otworzymy sobie pierwszą ścieżkę. Oczywiście włączmy sobie tutaj nagrywanie. Pierwsza wtyczka to będzie Reaverb. Dajmy sobie tutaj tym razem inaczej niż ostatnio. I ogólnie Reaverb to jest takie echo. Dajmy sobie tak mniej więcej na 34, żeby to echo było takie słyszalne. A i mam w ogóle tutaj autotuna, który kosztuje 50 euro. Oczywiście no zapłaciłem za niego, wcale nie zhakowałem z internetu. I no ten autotune jest naprawdę bardzo fajny. Za chwilę sobie określimy tonację utworu, bitu, który wam za chwilę pokażę. Tylko tutaj oczywiście trzeba będzie wtyczkę dać. Damy sobie tutaj na clear vocal. Ostatnio ktoś dobrze zauważył, że nie trzeba nic umieć śpiewać, ale to jest właśnie cały hit, to jest clear vocal, czy od razu wiecie, czysty vocal i tak dalej, i tak dalej. No i teraz słuchajcie, czas na beat. Beat jest darmowy, może wam dam linka do pobrania. Nie jest on jakiś najlepszy, ale jest ok. I fajnie po prostu do niego się śpiewa, bo to jest akurat moja tonacja. Beat brzmi tak, uwaga, uwaga. Tak brzmi beat. No i teraz oczywiście do tego beatu trzeba ustawić autotune'a. Pokażę wam teraz, czekajcie, gdzie jest? O, tutaj jest mój autotune, już myślałem, że mi się usunął. Pokażę wam teraz, widzicie, to już jest po prostu profesjonal okienko. Pokażę wam teraz, jak ja ustawiam autotune'a. Z racji tego, że mam płeć męską, to tutaj sobie dam low male, czyli niższy głos. Dam sobie tonację D minor, no bo chodziłem do szkoły muzycznej, mniej więcej wiem, jak tą tonację ustawić. Są jakieś tam różne programy, żeby ustawiały, jest jakieś nawet zdjęcie ze skalą. No ja po prostu chodziłem do szkoły muzycznej, mniej więcej mnie tam tego nauczyli. Tutaj dam sobie na 0, bo po prostu nie potrafię śpiewać i chcemy, żeby jak najbardziej mi ten autotune pomagał. Tutaj sobie dam w sumie na, czekajcie, na 100. Mamy tekst, mamy beat, mamy już wszystkie wtyczki, mamy nawet mikrofon bardzo fajny. Mam nawet was, widzów, którzy będą się ze mnie teraz śmiali. No i co? I teraz jest ten najważniejszy moment. Trzeba to zarapować. Ej, 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 wieś jest fajna i czadowa. A w rowie leży zdechła krowa. Obok krowy krowi placek. W placek wdepnął mały, mały wacek. Buty całe ufajdolił. Poślizgnął się i wywalił. To jest, słuchajcie, najgorszy tekst, jaki w życiu rapowałem. W ogóle przeciągałem niektóre słowa, których nie powinienem przeciągać, ale w sumie jestem zbyt leniwy, żeby to nagrać jeszcze raz, bo mógłbym to nagrać teraz 100 razy lepiej. Zanim to jeszcze posłuchamy, to pokażę wam teraz, jak ten autotune jest tak dobry, że nawet mogę sobie śpiewać tonację wyżej, oczywiście fałszując, i ten autotune i tak z tego zrobi mega fajny drugi głos. I teraz to wszystko nagram, będziecie się śmiać, będziecie ze mnie teraz cisnąć bekę. To będzie fajnie brzmiało, ok? Ej, 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 ej. Jest fajna i czadowa. A w rowie, krowy, krowy leży zdechła krowa. Obok krowy, krowy placek. Placek depnął mały, mały facek. Pewnie zastanawiacie się teraz, Mateusz, co to właśnie było? Czy, co ja w ogóle robię jeszcze tutaj?
Mam nadzieję, że to będzie brzmiało fajnie, bo teraz wiecie, jak to nie będzie brzmiało fajnie, to będzie brzmiało okropnie. Posłuchajmy sobie tego. Dobra, trochę to pocięłem, ta część jest mniej więcej bez fałszu. Cek, w placek wdatnął mały, mały facek. Podkręcę tutaj troszeczkę reverbu, żeby było to echo bardziej takie słyszalne, to jest wiecie, taki fajny. W placek wdatnął mały, mały facek. No i widzicie, autotune tutaj wszystko załatwia, można śpiewać wysoko, można fałszować. Dobra, powiedzmy, że teraz mamy połowę utworu. Jeszcze oczywiście tekst się nam nie skończył, także po prostu teraz dogramy sobie kolejną część tekstu. No i oczywiście do tego jeszcze dogramy panoramę, czyli te wszystkie ej, yo, o, p, e, u, e. No wiecie o co chodzi. Leży i swój pech nie wierzy. Ej, 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 ło. I swój pech nie wierzy. Bo wyjść super jest i fajna. Tylko iść trzeba w dal... Co? Kurde, co za łajna? Ja będę śpiewał o gównie? Serio? Tylko iść trzeba z dala od łajna. No i tutaj właśnie mi się tekst skończył. Najbardziej to jestem zadowolony nie z tego, jak ja to zaśpiewałem, tylko z tego autotuna, że on tam w ogóle mnie ze wszystkiego wybrania i on to jeszcze jakoś podtrzymuje ten niski, bo niski, ale progres. Dobra, wymyślimy coś może głupiego, może fajnego, zobaczymy. Wisi fajna i czadowa. A w rowie leży sobie tutaj zechła krowa. Ej, obok krowi. Ja tutaj tym uchem, który jeszcze słyszy swój głos, po prostu czułem, że to jest taki fałsz, ale mam nadzieję, że jakoś autotune to przetrwa, także posłuchajmy sobie tego. Wisi fajna i czadowa. A w rowie leży sobie tutaj zechła krowa. Ej, obok krowi placek. Ej, placek wdepnął mały wacek. Tutaj zechła krowa, ej. Obok krowi placek. Ej, placek wdepnął mały wacek. Okej, słuchajcie, powiedzmy, że mamy w tym momencie no prawie cały utwór, bo jest tutaj go około minuty 16. Ale chciałbym to jeszcze tak, że tak powiem, przyprawić jakieś takie, nie wiem, autotuny jeszcze pododawać, takie wiecie, dodatki fajne, żeby tego się fajnie słuchało. Wbiliśmy 160 tysięcy subskrypcji, za co wam oczywiście bardzo dziękuję. Miała być piosenka, ale się nie wyrobiłem, dlatego teraz będzie... Nie fajna, bo nie fajna, ale teraz będzie piosenka. Pozdro. Zdechła klatę autotune. Mamy końcówkę, na koniec filmu puszczę wam oczywiście całość. To możecie już sobie kurde ustawiać na dzwonki w SMS-ie. Nie, no nie, bo jak ktoś do was napisze, to Także to jest właśnie ta luźniejsza część odcinka. Możecie sobie teraz posłuchać i przy okazji zostawić subskrypcję. Także w tym momencie ja się rozsiadam, naciskam za chwilę spację, a ty teraz możesz napisać jakiś komentarz w trakcie słuchania. Zostawić subskrypcję oraz lajka. Zakładam sobie drugą sławkę i puszczam wam. Wbiliśmy 160 tysięcy subskrypcji, za co wam oczywiście bardzo dziękuję. Miała być piosenka, ale się nie wyrobiłem, dlatego teraz będzie... Nie fajna, bo nie fajna, ale teraz będzie piosenka. Pozdro. Ej, wieś jest fajna i czadowa. A w rowie leży zdechła krowa. Obok krowi placek. W placek wdepnął mały wacek. Buty całe ufajdolił. Poślizgnął się i wywalił. Obok zdechłej krowy leży. Leży i w swój pech nie wierzy. Bo być super jest i fajna. Tylko iść trzeba z dala od łajna. Byś jest fajna i czadowa. A w rowie leży sobie tutaj zechła krowa. Ej, obok krowi placek. Ej, placek wdepnął mały wacek. Buty całe ufajdolił. Ej, poślizgnął się i wywalił. Ej, obok zdechłej krowy leży. Leży i w swój pech nie wierzy. Autotune, bo to autotune. Nie, drugi raz ja nie chcę tego słuchać. Jeśli dotrwałeś lub dotrwałeś do końca, to gratulacje, bo nawet ja bym miał chyba z tym problem. Przypominam o subskrypcji na tym kanale, łapce w górę itd. Życzę ci miłego dzionka. Prawdopodobnie jutro idziesz do szkoły, także też życzę ci na przykład piątki na drugiej lekcji. Do zobaczenia, widzimy się już niedługo oraz na live'ach, bo teraz będę robił częściej live'y. Do zobaczenia, trzymaj się. Ej, wieś jest fajna i czadowa. A w rowie leży zdechła krowa. Obok krowi placek. W placek wdepnął mały wacek. Buty całe ufajdolił. Poślizgnął się i wywalił. Obok zdechłej krowy leży.
leży i w swój pech nie wierzy. Ej, 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 ło. Bo byś super jest i fajna, tylko iść trza z dala od łajna. Byś jest fajna i czadowa, a w rowie leży sobie tutaj zlechła krowa. Ej, obok krowi, krowi placek. Ej, placek, placek wepnął mały, mały wacek. Muty całe ufaj dolił. Ej, poślizgnął się i wywalił. Ej, ej, obok zdechłej krowy leży. Leży i w swój pech nie wierzy. Autotune, bo to autotune.